jest, cholera. Dymek! Czekaj, uważaj! Dymon! 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 No co? No nigdzie go nie ma, no! Jak Boga kocham jedynego. Panie inżynierze, że go widziałem, no. Musimy go złapać. Bo zamiast dwóch będą trzy trupy. No sami go nie znajdziemy. Trzeba będzie zebrać więcej ludzi. I zawiadomić milicję. O, tak. Idziemy. Co? Co się stało? Co się stało? To ja powinienem się zapytać ciebie, co się stało. Jęczysz, jakby cię kto zażynał. To nieprawda. Ta, nieprawda. Co noc urządzasz taki koncert, że spać nie można i nieprawda. No, prawie każdej nocy powtarza się to samo. Najpierw jęczysz, później harczysz, jakby cię kto dusił, rzucasz się na pryczy jak opętany i ryczysz jak babuł. No nie, Zotko? Jasne. No. No to czemu mnie nie budzicie? Budzimy cię. Wtedy siadasz na pryczy tak jak teraz i nic nie wiesz. No. To niemożliwe. Co niemożliwe? Co niemożliwe? Jest tak jak chłopaki mówią. Musisz mieć coś na sumieniu, bracie. Dowód? Nie mam. Jeszcze nie dorosłem. Tymon Kenar, lat 17. Znowu uciekłeś. Niech mi pan powie, panie władzo. Mama do was zadzwoniła. Zawsze dotrzymuję słowa. Sabina! Co? Dobry wieczór, mamo. To twój syn? Znowu uciekłeś z zakładu? Od paru dni cię szukają. Wczoraj była tu milicja. Mogę u was przenocować? Burza jest. Nie.
Dość przez ciebie najadłam się wstydu, słyszysz? Mówiłam ci, ja ci mówiłam, że skończysz gdzieś marnie. Mówiłam mu, że skończy gdzieś pod płotem. Żebyś mi się więcej na oczy nie pokazywał, słyszysz? Wynoś się, bo zaraz zadzwoni po milicję! Wynoś się w tej chwili! No, braciszku, nałgałeś nam tutaj takich bredni, że długośmy się nie mogli połapać w tym bigosie. No ale w końcu udało nam się rozsupłać te węzełki. To chyba jakieś nieporozumienie, panie poruczniku. Wszystko, co mówiłem, to najświętsza prawda. Znowu zaczynasz. Ta ciuciubabka przestaje mnie już bawić. A mnie się z panem bardzo fajnie rozmawia. Tak? Będziesz miał okazję prowadzić tę konwersację. Z kim innym. Przez najbliższe 2 lata. A znam to sanatorium? Nie. Te, które znasz, znają ciebie. Odmówiły kuracji. Strasznie mi przykro, bo ja się bardzo ciężko przyzwyczajam. Tam się przyzwyczaisz. To zakład specjalny. Nie zgodzili się mnie przyjąć? Czekają na ciebie. To chyba jeszcze o mnie nie słyszeli. Mylisz się. Ja najpierw wysłam do majora specjalną ciężarówkę z aktami twojej sprawy. Nawet pojęcia nie masz, ile na twój temat zapisano papierów. Panie poruczniku, przecież sam udzielałem tych wywiadów. I pan major wszystko przeczytał. I pan major zgodził się mnie przyjąć. Odważny człowiek. A, major. Wrześniowy czy partyzant? Rotmistrz z Września. Major z powstania. Odważny to on jest, możesz mi wierzyć. Nie takiego kozaka wyleczył. To zaczyna być interesujące. Jednego z nich masz przed sobą. Zanim zostałem gliną, 3 lata spędziłem w Jastrzębcu. Jako pensjonariusz. Mnie się też kiedyś wydawało, że jestem wielki kozak. Gdyby nie major. Sierżancie! Za 30 minut macie autobus do Jastrzębca. I uważajcie na niego. Tak jest. Jest dość pomysłowy. Damy sobie radę. Nie takich ptaszków się odstawiano. Powodzenia! Wstawaj. Odwróć się. Byliśmy bandą bękartów, dzieci niechcianych, półsierot, podrzutków i sierot całkowitych, zgromadzonych w tym obszernym domu stojącym na peryferiach wielkiego miasta. Tylko nieliczni z nas mogli się tym pochwalić, że znali swoich ojców. Tylko paru z nas naprawdę mogło powiedzieć, że widziało na własne oczy swojego ojca. Opowiadaliśmy o nich wymyślone historie, z czasem wierząc, że istnieją naprawdę, i czekaliśmy. Czekaliśmy, mając głęboko w sercu nadzieję, że przyjdzie kiedyś ten dzień, w którym on i ona zabiorą cię do domu, do prawdziwego domu. Ja czekałem całe 7 lat na tę osobliwą, niezwykłą chwilę, aby móc zobaczyć po raz pierwszy ojca i matkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to nie jest mój ojciec. Długo nie wiedziałem i pewnie nigdy bym się o tym nie dowiedział, gdyby nie skrzętna zapobiegliwość dobrych ludzi. Ojczym stał mi się od razu bardzo bliski. Mrugnął do mnie parę razy, uśmiechnął się, poprawił zmierzchnione włosy. Wiedziałem natychmiast, że będziemy przyjaciółmi.
Matka nie odezwała się do mnie ani razu. Czasem tylko spoglądała krytycznie, jakby z niechęcią. Wtedy mimo skrępowania byłem szczęśliwy. Pierwszy raz w życiu byłem naprawdę bardzo szczęśliwy. Pod oknem postawimy biureczko do nauki. A w tym roku idziesz do szkoły, nie? Tu w kącie tapczanik. Wiesz, taki składany, żeby było więcej miejsca do zabawy, jak się przyjdą koledzy odwiedzić. Pod ścianą szafę na ubranie. No i regał na książki i zabawki. A co jak? Jak myślisz? Fajnie będzie, nie? A do polej. Boch. Codziennie salceson, wódka, karty. Żygać się chce. A ma pan hrabia inne propozycje? Tak. Wynoście się stąd do cholery i drzwi zostawcie otwarte. Bo można się udusić w tym smrodzie. Słyszeliście, chłopaki? Smrodzik mu nie odpowiada. A co, nie mówiłem? Że nasza stokrota zaczyna zgrywać ważniaka? Zbastuj, Złotko, zbastuj, bo zejdę do ciebie. Takiś groźny? No to zejdź. Na co czekasz? Dajcie spokój, chłopaki. A ty co, Flimoni? Jegoś kumpel czyś nasz? Za dużo wypiłeś, Powiślak. Coś ty taki filozof. Co? Podnieś te karty i to szybko, żeby nie musiał dwa razy powtarzać. A ty? Co, nie pomożesz kumplowi? Może chcesz, żebyśmy sprowadzili straż pożarną? Po strażackiej drabinie zejdzie każdy tchórz. I co? W gębie każdy mocny. No pokaż choć raz, na co cię stać. Ring wolny. Powiślak czeka. Przepraszam. Proszę uprzejmie. No to gramy, chłopaki. Jeżeliś kiedykolwiek był zdolny zrozumieć, co czuje matka, gdy patrzy na dzikie małe zwierzątko, małego imbecyla, który nie potrafi wykrztusić siebie ani słowa, nie zdolny do żadnej żywszej reakcji. Pomyśl, że on by poszedł za każdą inną kobietą bez słowa, gdyby mu kazano. No przecież to potworne. Skąd mógł wiedzieć, jak ty wyglądasz? Byłaś kiedyś u niego? Nawet nie miał twojego zdjęcia. Słuchaj, poza tym to jeszcze dziecko. Dziecko, dziecko, dziecko. Andrzejek od sąsiadów jest o rok młodszy. A jakie to jest sympatyczne, grzeczne i miłe dziecko? To przerażające, co mówisz. Czy ty nie widzisz żadnej różnicy? Chcesz powiedzieć, że ja się o niego nie starałam? Chcę powiedzieć, że nie wolno ci z nim tak postępować. Ten chłopiec potrzebuje dużo ciepła, serca, wyrozumienia. Miesięczna dopłata do państwowego sierocińca to jest bardzo mało. Jestem jego matką i sama wiem najlepiej, jak z nim postępować. Obawiam się, że twoje metody wychowawcze są niewłaściwe. To moja sprawa. Na szczęście ty nie masz z tym nic wspólnego. No, niestety. Gdyby to ode mnie zależało, ten chłopak byłby już dawno w domu. Na szczęście tak nie jest. A jeśli chodzi o przyszłość, to radzę ci się zmienić. Jeżeli zależy ci na utrzymaniu naszego małżeństwa. A uważasz, że twoje postępowanie jest bez zarzutu, tak? Tak. Tak właśnie uważam, bo to ja utrzymuję ten dom. Ja zacharowuję się na śmierć. Ja robię wszystko, żeby utrzymać go na jakim takim poziomie, żeby nie świecić oczami przed rodziną, przed znajomymi, przed twoją rodziną i przed twoimi znajomymi. A uważasz, że co? Że ja nie pracuję? Ach, owszem. Owszem. Jeśli uznamy za pracę twoje babranie się w glinie, które nie przynosi żadnych efektów finansowych. Przepraszam, ale wiedziałaś, że jestem rzeźbiarzem. Oczywiście. Ale nie wiedziałam, że aż tak niezdolnym do zarobienia kilkuset złotych miesięcznie. Słuchaj, dziewczyno, ja pracuję teraz nad dużym, poważnym projektem. Tak, wiem, jeżeli ten projekt przejdzie. Mówiłeś mi to setki razy, mówiłeś mi to. Ale mój drogi, trwa to niestety zbyt długo. No trudno, ja nie jestem szewcem. Szkoda. Wiesz, że czasem nawet tego żałuję? On musi być bardzo podobny do swego ojca.
skoro go tak nienawidzisz. No, no, no. Wynoś się. Wynoś się z mojego domu. Następnego dnia tata zabrał swoje rzeczy i zamieszkał w pracowni. Mama nie wiedziała o tym, że w czasie jej nieobecności wymykam się z domu i długie godziny spędzam razem z tatą, papuszką nierozłączką i świnką morską czy górską. Już nie pamiętam. Wiem tylko, że było cholernie fajnie. Dobry. Dzień dobry. Czy jest tatuś? Nie ma. Wyjechał do Warszawy, do ministerstwa. Dał mi kiedyś do domu kredki i karton. Ale musiałem bardzo uważać, bo tego mojego rysowania mama bardzo nie lubiła. Jeden artysta w tym domu mówiła, wystarczy aż nadto. Któregoś dnia wróciła wcześniej niż zwykle. Tymon! Tymon! Chodź tu. No chodź. No chodź, mam dla ciebie niespodziankę, bardzo miłą niespodziankę. Popatrz. Kto to jest, poznajesz? Tutaj. Kto to jest? Tata. Tatuś, a tu? Pomnik tatusia. Pomnik, tu jest tatusia, tu pomnik tatusia, który zdobył pierwszą nagrodę, no. Cieszysz się? Jak chcesz, to pójdziemy do tatusia, do pracowni, chcesz? No, pójdziemy? Pójdziesz? No dobrze, 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 uważaj, bo zepsujesz mi fryzurę. A teraz szybciutko przebierz się, umyj, no, 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 szybko, 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 szybko. Co za niespodzianka. Cześć. No co? A ze mną się nie przywitasz? Odniosłeś dzisiaj wspaniały sukces. Gratuluję. Całe miasto mówi o twoim projekcie. Jestem naprawdę wzruszona i bardzo z ciebie dumna. Chyba będziemy mieli teraz dużo pieniędzy. Proszę, proszę, nie mów teraz o pieniądzach. Chyba, że chcesz mi zrobić przykrość. Odniosłeś dzisiaj wspaniały sukces i tylko to się liczy. O, miałeś dużo gości?
Za dużo. Nawet jestem trochę oszołomiony tą niespodziewaną inwazją. Dziwisz się? Jesteś teraz najsławniejszym człowiekiem w mieście. Tak? A wiesz, nie spodziewałem się, że mam tylu serdecznych przyjaciół. Obawiam się, że wielu ludzi nigdy mi tego nie wybaczy. Przesadzasz, kochanie. Nawet zjawił się ten chałturszczyk i odzywał się do mnie per mistrzu. Tak, to mały człowiek. On ciągnie tylko do blasku. Zresztą do tej pory interesowały go tylko pieniądze. O, widzę, że zmieniłaś zdanie, tak? Pieniądze to nie wszystko, kochani. Dla prawdziwego artysty pieniądze powinny być rzeczą drugorzędną. Chyba sam wiesz o tym doskonale. Jak się macie? O, widzę, że wszystko już pięknie przygotowane. Jak śmiesz w takim stanie siadać do wigilijnego stołu? W jakim stanie? Nie rozumiem, o co ci chodzi? Jak śmiesz siadać do stołu brudny, nieogolony i nieubrany? Która jest godzina, no? No, która jest godzina? 19:05, ale co jest? Co się stało? Od 5 po południu czekamy. Wszystko jest przygotowane, wszystko na nowo trzeba odgrzewać. Umawialiśmy się na 5, bo ja nie pamiętam. Bo ty nigdy nic nie wiesz. Uspokój się, to nie jest pora, nie odpowiedni dzień na robienie awantur. A poza tym, gdzie jest powiedziane, że Willi jada się o 5? Zapominasz, że w domu jest dziecko. Wydaje mi się, że pamiętam o tym bardziej niż ty. No widzisz, wypij sobie kielicha, ja tymczasem szybko ogolę się i siądziemy do stołu. A gówno! Szymon, idź do swojego pokoju i poczekaj na mnie. Przyjdę po ciebie. Zrozum, dziewczyno, pracowałem. Patty, fajny pomysł, który musiałem tak, natychmiast pozbawić. Tak, jesteś mordą, na zawsze jest ważniejsza ode mnie. Ta nagroda to ci już zupełnie w głowie przewróciła. Spokój się, przestań histeryzować! Przynajmniej przez wzgląd na chłopca. To są jego pierwsze święta w rodzinnym domu. Otóż wiedz, że nie będzie ani Wigilii, ani świąt.
nocy pierwszy raz postanowiłem uciec z domu. W pracowni ojczyma nie było. Jak się później dowiedziałem, sprzedał wszystko i gdzieś wyjechał. Więcej go już nie widziałem. Dwa dni potem milicja znalazła mnie na dworcu i zawiozła z powrotem do sierocińca. Pójdziemy na skróty, co? Oczywiście. Uważaj na niego. Zaraz wracam. Głuchy jesteś? Wstawaj. Mam ci pomóc? Co ty wyprawiasz? Oczu nie masz! Sznurówka mi się rozwiązała. Co? A. To się ją zawiąż. Jak? Trzeba mu zawiązać. Ja? Za cholerę. Rozkojcie mnie. To sobie sam zawiążę. Pójdziesz tak, jak jest. Nie pójdę. Małom se zębów nie wybił. Pójdziesz, synku, pójdziesz. A ząbki, jak będzie trzeba, to też wstawimy. W zębach mi tego buta przyniesiesz. Ty mi przyniesiesz. Obydwa. A teraz się trochę poganiamy. Stój, sroka. Szukaj butów. Ja się nim zajmę. Na bosaka daleko nie ucieknie. I co dalej? Zabij mnie. Z tej odległości chyba trafisz. Chcę, żeby go zabić. Tak, to nie jest głupi pomysł. Coś mi się widzi, że prędzej czy później kulka cię nie minie. Bo wiesz, kto ty jesteś? Parszywa owca. A parszywe owce się zabija. Bieraj buty. Thank you.
Aniu, proszę, niech pan wejdzie. Córka miała tu posprzątać. No jak, może być? Może być. Płaci pan z góry? Tak, za pół roku. W porządku. Meldunku nie trzeba. Światło jest. Tylko żarówkę musi pan kupić. I proszę, żadnych hałasów. Lokatorzy na dole. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Nie będę tu sprzątała. To jest mój stryszek. Ojciec nie miał prawa go wynajmować. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nazywam się Tymon. Pracuję na budowie pod miastem. Będę tutaj przyjeżdżał tylko na sobotę i niedzielę. Przez cały tydzień będzie to nadal twój stryszek. Zgoda? Nie bujasz mnie? Nie. To fajnie. Nazywam się Anna. Teraz mogę tu posprzątać. Kiedy się sprowadzasz? Już się sprowadziłem. O! Właśnie służba wnosi Bida Majer i fortepian. Srebro i porcelany umieścimy w kredensie. Szafa z garderobą będzie stała tam. A gdzie będziesz spał? No, Ludwik, któryś tam postawimy. O, tutaj. A tak między nami, nie masz jakiegoś wyra? Materac plażowy wystarczy? Dla mnie bomba. To ty rysowałaś? Tak, zaraz to zetrę. Zostaw. Nie będzie tak ponuro. Zepsute. Nie przejmuj się, naprawimy. Wiesz co? Tutaj namalujemy okno. A za oknem góry. A ty umiesz rysować? No, w zakładzie. W szkole zawsze miałem bardzo dobry z rysunków. Fajno. Za oknem namalujemy Fujiyamy. To taka góra w Japonii z obciętym i ośnieżonym szczytem, tak? Tak. A co będzie tam? A tam zrobimy drzwi na taras. A za drzwiami ogród z fontanną. Fajno. Ja skoczę po węgiel i kredę, a ty sprzątnij zbędne graty. Wyrzucimy je potem do komórki. Coś mi się nie bardzo ta Fujiyama udała. Całkiem niezłym prymitywistą. Powinieneś się kształcić. Ja jak zdam maturę, to idę do plastycznej. To znaczy chciałabym, bo ojciec chce, żebym poszła do pracy, do sklepu. Nie martw się. Teraz są stypendia, domy akademickie. Nie będziesz musiała pracować. Woda kipi. Wydaję przyjęcie. Zapraszam cię na herbatę. No chodź. Fajnie tu teraz. Dziękuję. A ta Fujiyama nawet ci się udała. Będzie z ciebie dobra malarka.
Macie coś jeszcze do powiedzenia, sierżancie? Tak jest, obywatelu majorze. Słucham. Jego trzeba zaraz do korca. Kogo? Tego więźnia, obywatelu majorze. Ten chłopak nie jest więźniem, sierżancie. Przynajmniej od dłuższej chwili już nim nie jest. Tak jest, obywatelu majorze. Ale mnie się zdaje, że on tu długo nie zagrzeje. Już parę razy uciekał z różnych zakładów. To pewnie i teraz będzie próbował. Dokładnie 16 razy, nie licząc ucieczek z domu. Bezbłędna informacja, panie majorze. Może pan już dopisać następną kreskę. Nie wyprzedzajmy historii. W swoim czasie będziesz nawet musiał stąd odejść. Pan mnie chyba źle zrozumiał. Ja chciałem powiedzieć, że prysnę stąd przy najbliższej okazji. Skąd ta pewność, chłopcze? Mam swoje sposoby. Słuchaj, no chłopcze. Nie rozbolały cię ręce? To chyba bardzo niewygodnie trzymać się cały czas założone z tyłu. Powiedziałbym nawet niegrzecznie. Nie da rady inaczej, panie majorze. Zdejmijcie mu to natychmiast. Chodźcie ze mną. Przepraszam cię, Tymon. Te kajdanki to rzeczywiście głupi pomysł. Chyba nie porucznika Benderskiego. Nie. To ci dwaj. Od lat marzyłem, żeby mnie matka zobaczyła w kajdankach. Ale nie udało się. Chociaż przemaszerowałem przez całe miasto. No, na twoim miejscu wcześniej wysłałbym do niej specjalny telegram z podaniem trasy, którą będę przechodził. Siadaj. A ja stąd i tak ucieknę. Nawet nie będziesz musiał specjalnie się wysilać. Tutaj drzwi zawsze są otwarte. Możesz odejść, kiedy tylko zechcesz. Teraz, natychmiast, jeśli masz ochotę. Ta pułapka. Pan mnie nabiera. Nie, ja nie oszukuję. Naprawdę mogę stąd odejść? Kiedy tylko będę chciał? I nikt mnie nie zatrzyma? Oczywiście. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Ale jeżeli stąd odejdziesz, nie będziesz mógł wrócić. Gdzie? Tu, do zamku. Takie sakramenckie szczęście mnie tutaj czeka. Akurat na twoją miarę. Ani za duże, ani za małe. To pensjonariusze? Tak. I pan się nie boi? Czego? No, że te łobuzy kiedyś skorzystają z tych umiejętności. Po pierwsze, nie łobuzy, mój mały, a po drugie, bronić siebie albo innego człowieka każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek. No, ale jak się człowiek tak dobrze bije, to może to wykorzystać w złym celu. Nie. Sam się przekonasz kiedyś o tym. Chodź, no to Paweł. Dobrze? Więc daj rękawice. Chodź, no Paweł, to będzie. Piwko. Ty mówiś. Cześć. Ale go robią, nie? Co? No te fuśniki dorwali Antosia i skupią go. Co pijemy? Jeszcze jedno. Przecież on nie ma pojęcia o grze. No właśnie, 6 patyków mlomnęli. 6 tysięcy? I ty się na to patrzyłeś? A co? Dziecko czy co? Tu
Długo jeszcze będziecie się zastanawiać, gospodarzu? Gram. Pewnie, że gram. No to... Dajcie jeszcze stówę. Tu, tu. A jak nie? Co nie? No to wszystko moje. A pan już nie gra? No przecież mówiłem, że spasowałem. Spasował. Daję. No? No pokażcie, co tam macie. Jakże to? Znowu żem przegrał? No, gospodarzu, kart już nie rozróżniacie? No to rzucę się po piwko, chłopaki. Chodź, Andoś, już czas do domu. Nagrałeś się już. Zostaw go, kolego. Jak chce z nami zagrać, to jego sprawa. Może mu się poszczęści. Chodź, Andoś, z nimi nie wygrasz. Ej, koleś. Chciałeś coś przez to powiedzieć? Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że on w ogóle nie umie grać w karty. Nic więcej. A ty umiesz? Trochę. Zastąpisz go? Spróbuję. Ludzie. Jakże to tak? Przecież on wszystkie pieniądze przegrał. Jakże ja teraz do domu wrócę? Chodź, Antoś, nie martw się. Zaraz wracam. Krowę miałem kupić. Jezusie Maryjo, krowę miałem kupić. Nic się nie martw, Antoś, będzie krowa. A jakże ja się teraz w domu pokażę? Nie jedź do domu, wsiadaj w autobus i jedź na budowę. Ale forsa! Czekaj na mnie w baraku, będzie forsa. No idź już! Nie graj z nimi, bo cię wyrolują jak Antosia. Dziadku. Spierdalaj cię. Amen. Kart. Wie. Kolega. Jedna. Trzy. Kto zagrywa? Kolega. Czterysta i 400. Ty dodajesz? Nie. I 500? Dołożyłem 3 asy. Rozdawaj. Szefie, zakąski są? Flaczki mogą być? 3 razy. Proszę bardzo. Kolega, dokąd? Zgadnij, to ci powiem. Tylko czapeczki mi przypilnujcie, pamiątkowa. Rób coś, wszystko nam wyjmie. Nie, tam spokojna głowa, jeszcze nie rano. Pokaż. Dobrze byś tym? Nie.
gdzie masz? Nie spodziewałeś się nas, co? A wy co? Na budowę do roboty? Żartujesz. Czapkę żeśmy ci przywieźli, zapomniałeś. Rzeczywiście. Ale że chciał wam się taki kawał fatygować, trzeba było u dziadka zostawić. I żartujesz. Chyba nie chcę, żebyśmy się pogniewali. Nie chcę. No to oddaj te 6 patyków. A resztę możesz sobie zostawić na piwko. No teraz to chyba wy żartujecie. Nie przypominam sobie, że mu od was jakieś pieniądze pożyczam. Nie przypominasz sobie. Uch! No, mało ci jeszcze? Uważaj, za to jest 5 lat. No i co teraz? Rzuć nóż. Panie porucznik, jego napadli. On jest niewinny, ja sam widziałem. Jak Boga kocham, ja też widziałem. Dobra, dobra. Na tej budowie jeszcze winnego nie widziałem. Kalita, weźcie ich na komisariat, a po mnie przyślijcie samochód. My wejdziemy do biura. Mówiłem Tymkowi, żeby uciekać. Ty fuśniki przeklęte, tfu! No jasne, jasne. Siadaj do samochodu. To są pieniądze Antosia. Schowaj je! Jedziemy! Jedziemy! To skurczybyk. Bić się umie, a cały czas udawał mięczaka. A ty co ty robisz? Na ciebie czekam. Na mnie, a co się stało? Będziemy się bić. Z kim? Jak to z kim? Ja z tobą będę się bił. Ty ze mną? Tak. Spiłeś się albo stariowałeś. No, no, to jest poważna sprawa. Słuchaj. Ci dwaj, z którymi miałem drakę, to twoi kumple, tak? Nie. No to co ci opętało? Będziemy się bić, boś ze mnie durnia zrobił. I nie myśl sobie, że jestem tchórzem. Tak Boga kocham, nic nie rozumiem. Ty, wytłumacz mi co jest, bo się zdenerwuję i ci przyładuję. Tak? O to ci chodzi? No to lej. Tu? Pod komisariatem? Ano tak. No to chodź nad Wisłę. Jak chcesz, to możemy iść nad Wisłę. No, uderz pierwszy. Tak jak w pojedynku. Ja cię wyzwałem, ty masz pierwszy strzał. Nie chcę mi się. Nie mam ochoty. O Chryste, Panie, czy ty nic nie rozumiesz, czy znowu ze mnie durnia robisz? Przez kilka miesięcy gnoiłem cię w baraku, tchórzem nazwałem. Tymek tchórz, tak cię nazywają na budowie. To moja robota. Wiem o tym. Ale nie chciałem mieć nowych kłopotów. Mam wyrok z zawieszeniem, kapujesz? Tak, a z tymi dwoma to kto się bił? A co, miałem dać się zaciukać nożem? Tak czy inaczej musimy się bić. Wiem, że dostanę, wolę jednak to, niż żebyś pomyślał, że jestem tchórzem. Żałuję, że nie dawałem ci spokoju. Jesteś fajny facet, a ja cię źle rozpoznałem. A wiesz, że ja też przez długi czas myślałem, że jesteś wredna świnia? Co ty o mnie wiesz, człowieku? No właśnie, nic o sobie nie wiemy. Jesteśmy na budowie ponad rok. Stale ze sobą, dzień i noc. Na rusztowaniu i w baraku. Prycza nad pryczą. A nie znamy nawet własnych imion. Ty fuśnik, Złotko, pół chleba, Powiśla, Tymon tchórz. Przezwiska to nasze dowody osobiste. Aha, forsę Antosiowi oddałeś? No coś ty, w jaki sposób? No to nie mów, że można zgubić 6 patyków. Mam je przy sobie. To czemuś ich nie oddał? To ty nie wiesz, że Antoś nie żyje? Coś ty powiedział? No tak, wczoraj powiesił się w klozecie.
Imię? Sylwester. Nazwisko? Grudzień. Zabawne. A nie próbujesz mnie przypadkiem nabrać? Co proszę? Nie, nic. Data i miejsce urodzenia? 1 stycznia 1944 rok w Berlinie. A co ty robiłeś w Berlinie? Ja nic. To mama. Ja byłem jeszcze za mały, żeby coś robić. Słusznie. Zawód ojca? Myśliwy. A cóż to za zawód? Pierwszorzędny. Jak będę dojrzałym mężczyzną, to też będę myśliwym. Jeśli cię dobrze zrozumiałem, to twój ojciec jest leśniczym. Nie. Źle mnie pan zrozumiał. Mój stary poluje na różne drapieżne zwierzęta i gady, a potem je sprzedaje do ogrodów zoologicznych. W Polsce jest tyle drapieżników? A czy ja powiedziałem, że tata poluje w Polsce? A gdzie? W dżunglach Brazylii. Od lat tam siedzi ze swoją ekipą i poluje na anakondy, surukuru, boipewy, grzechotniki, żararaki, musurany, sukuri, żółwie skórzaste i długoszyje, jaszczury teju, kaninana, czarne pantery i jadowite pająki. Mógłby pan poczekać na korytarzu. Dobrze. Ile jest 6 razy 8 minus 30? 18. A teraz uzupełni następujący układ liczbowy. 1, 2, 4, 8, 16. 32, 64, 128. Wystarczy, wystarczy. Wie pan? Ja już zaczynam gromadzić ekwipunek. Mam hamak i moskitierę. Spróbuj teraz uzupełnić odpowiednimi cyframi następujący układ. 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10. Jesteś bardzo inteligentny. Nie wątpię, że świetnie sobie będziesz radził w dżungli. Wyćwiczyłem już rzucanie nożem do celu. Na początek, nim dotrę do starego, musi mi to wystarczyć. Twój ojciec musi być człowiekiem wielkiej odwagi. Mój stary? Niczego się nie boi. Jest twardy, odważny i koleżeński. Chciałbym cię jeszcze prosić, abyś uzupełnił brakujące słowa w zdaniu tak, aby stanowiło sensowną całość. Dwa razy jest Dwa razy 3,5 jest 7. Znakomicie. To nic trudnego, panie doktorze. Nie dla każdego, bracie. Dziękuję. Jeśli uważasz, że to zbyt łatwe, spróbujmy jeszcze raz. Sałata bez kropki i bez kropki nie ma kropki. Sałata bez octu i bez śmietany nie ma smaku. Pan doktor ma jeszcze w zapasie dużo takich zagadek. Widzę, że się nieźle bawisz. Fajnie się z panem rozmawia. Do widzenia. Szkoda, że nie będziemy mogli spotykać się częściej. Postaram się od czasu do czasu odwiedzić cię w zakładzie. Dziękuję. Do widzenia. No coś ty? Spietałeś się? Portki robisz? Ty tchórzu! Dymek tchórz! Uważaj, to są ludzi pieniądze, żeby się nie mieli z tym kłopotu.
koniec sierpnia major zabrał mnie z sobą do miasta. Nigdy w życiu naraz tyle forsy nie widziałem. Mówił, żebym dobrze tego pilnował. Potem zaprosił mnie na obiad do najlepszej restauracji. Czułem, że coś knuje, ale takiego numeru się nie spodziewałem. Ode na coś, co jest w karcie? Nie. Jadłeś kiedyś zupę rakową? Jeszcze nie, panie majorze. A chciałbyś spróbować? Pewnie, ale to musi być strasznie drogie. Ja myślę, że warto zaryzykować. No dobra, niech będzie rakowa. W końcu chciałbym sprawdzić, co to ta zupa z raków. Tyle się o niej nasłuchałem. Dobrze, więc zupa rakowa, pilaw, woda mineralna, pieczywo. To wszystko. Tak. Powinieneś się cieszyć, Tymon. Z czego? Z tego, że jest przed tobą tyle spraw niepoznanych. Tyle rzeczy, których smaku nawet się nie domyślasz. Pewnie. To musi być fajne. Bo jak już człowiek wszystko wie, wszystkiego dotknął, wszystkiego posmakował, to musi być chyba strasznie zmęczony. I wtedy zaczyna cholernie dużo myśleć o śmierci. No nie? Tak, staruszku. W tym, co mówisz, jest sporo racji, ale nie zapominajmy, że masz dopiero 17 lat i to jeszcze nieskończone. No i przed tobą zupa rakowa. Na mnie czas. Masz tu pieniądze na zapłacenie rachunku. Mam posiedzenie w KW. Chodzi o dodatkowe dotacje dla zakładu. Wiesz, jak wygląda nasza kotłownia. No to trzymaj się. A o wrażeniach rakowych opowiesz mi wieczorem. Do widzenia. Panie majorze. O? Teczka. Weź ją z sobą i uważaj, żeby ktoś nie zrobił ci kawału. Mielibyśmy dużo nieprzyjemności. Panie majorze. Autobus Jastrzębca masz o 17. Cześć. Zuty z wszelkich ludzkich uczuć degenerat. Tak? Który za 100 złotych potrafi zamordować każdego. Oto. Wskazanego palcem na ulicy człowieka. Tak? Tak? Gnombrny chuligan. Umysłowo ograniczony debil. Uparty jak osioł. Niebezpieczny dla otoczenia. Delikatny, subtelny, bardzo bystry i nad wiek rozwinięty. Duża indywidualność. Agresywny histeryk o średniej inteligencji. Łatwo poddający się nastrojom. Skłonny do zatargu z otoczeniem. Pozbawiony wszelkich uczuć rodzinnych. W piątek był pogrzeb Antosia. Budowa dała samochód, wysłała delegację. Kilka dni przedtem Antoś wprowadził się do jeszcze całkiem niewykończonego domku.
Boże, któremu własna rzecz jest miłosierdzie pokazować i występującym folgować, proszę Cię pokornie za duszą sługi Twego Antoniego. Aby się nie podał w ręce dusznego nieprzyjaciela, nie chcie jej wiekuiście zapominać, ale ją każ świętym aniołom przyjąć i do ojczyzny chwały niebieskiej prowadzić, aby ten człowiek, który w Tobie nadzieję pokładał i w Cię wierzył, nie był wiecznie zatracony. W życiu nie widziałem śmieszniejszego pogrzebu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Stypa, jak wesele? Ty? Rybańko, tu ustawię. Teraz chłopaki, radźcie se sami. Picia i żarcia, brud. No, muszę lecieć, bo kobieta sama nie da rady. W swoim czasie będziesz nawet musiał stąd odejść. Pan mnie chyba źle zrozumiał. Ja chciałem powiedzieć, że prysnę stąd przy najbliższej okazji. Skąd ta pewność, chłopcze? Mam swoje sposoby. Ten chłopak nie jest więźniem, sierżancie. Przynajmniej od dłuższej chwili już nim nie jest. Tymon. Wyjeżdżasz. Twoje papiery. Chciałbym, żeby ci się w życiu udało. Życzę powodzenia. Śpiesz się, za pół godziny masz autobus. Chcę, żebyś objął brygadę montażową na zakładzie pierwszego kwasu. Brygada jak brygada, ani dobra, ani zła. Dasz radę? A poprzedni brygadzista? Wyjeżdża do Iranu. A może wolisz iść do technikum? Nie. Dziękuję. Jako brygadzista zarobię więcej niż technik. Chcesz mieć samochód? Chcę mieć mieszkanie. Porządne i własne. A potem może samochód. Znaczy to źle? Nie. W porządku. Trzymajcie. Ale ja w twoim wieku myślałem inaczej. Ale wtedy były inne czasy, a teraz inne. No dobra. Śmigaj teraz na odcinek, poznaj się z brygadą. Pańskiemu, żeby nie właśnie. No ale chciał wyciągnąć Kamińskiego.
Dymo! No gdzie ty leżysz, balanie? Nie właśnie. Tymek! Tymek! Krótkie! Dymo, no! Stop! No, jeden. Aj, zaraz. Na pewno, na pewno. Na nogi go weź. Dymo, za głowę. Tutaj, tutaj.